sprawach. Najpierw za cały Kościół, aby był umocniony Duchem Świętym i z mocą głosił Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, prośmy dla nich o świętość, o wierność w powołaniu, o to, by nie odchodzili od Boga, od Kościoła, by trwali przy Jezusie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, by nie zabrakło tych, którzy będą sprawować sakramenty i głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących, doświadczających krzyża. Panie, stań przy nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, polecajmy tych zmarłych wymienionych na początku tej mszy świętej, a także zmarłych z naszych rodzin. Dobry Boże, daj im niebo, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za nas samych, abyśmy nigdy nie wątpili w to, że Bóg jest niesamowity, wielki i że bardzo nas kocha. Nieskończenie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Razem z Maryją, która jest z nami w tej wspólnocie modlitwy, wołamy: przyjdź, Panie Jezu, i napełnij nas swoją miłością, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen.